Od poniedziałku pracę trenera Lecha Poznań oficjalnie rozpoczął Mariusz Rumak. Dla 46-latka jest to powrót na to stanowisko po nieco ponad 9 latach. Na pewno wielkie wyzwanie to, że klub mi zaufał i że mogę pokazać swoje umiejętności. Po raz drugi zostanę pierwszym trenerem Kolejorza, ale inny człowiek już, tak? Może te same umiejętności, ale jak widzicie, włosy przypruszone, więcej doświadczenia i też chyba więcej takiej pokory w podejściu do tego, co robię. Rumak prowadził Kolejorza w 101 spotkaniach od 2012 do 2014 roku. W tym czasie dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski. Od tego momentu minęło sporo czasu, ale można znaleźć kilka podobieństw. Cele są te same, czyli zawsze gramy o mistrzostwo, zawsze gramy o Puchar Polski. Analogia jest taka, że znowu jest Barry Douglas, więc można powiedzieć, że jest facet, który był wtedy, tylko też na innym etapie swojej kariery, zupełnie tak jak ja. Na innym etapie swojej kariery, jeszcze przed Premier League, jeszcze przed Anglią, przed Turcją, przed Mistrzostwami Polski. Natomiast klub się bardzo zmienił, to trzeba powiedzieć, chociażby jak duży jest teraz sztab w porównaniu z tamtym, który był, jakie procesy są wewnątrz klubu. Część ludzi jest tych samych, niesamowitych i oddanych klubowi, ale myślę, że klub zrobi duży postęp. Mariusz Rumak od 2014 roku pracował w Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław, Termalice Nieciecza oraz Odrze Opole. W 2021 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski U19. Przez ostatnie 2 lata pracował w klubowej akademii jako wicedyrektor odpowiedzialny za rozwój trenerów. Same rozmowy to jest tak naprawdę końcówka poprzedniego tygodnia. To nie jest tak, że długo się gdzieś tam rozmawialiśmy i też mnie zaskoczyła ta propozycja. Oczywiście wcześniej rozmawialiśmy. W ramach działu sportu, takiego działu, który jest w klubie, w którym jest i pierwszy trener, i dyrektor sportowy, i prezes, i dyrektor akademii, o tym jak zespół gra, nie tylko o zespole, ale o akademii, o całym procesie sportowym, różne analizy i chęć pomocy w różnych aspektach rozwoju sportowego klubu. Natomiast sam temat tego, czy podjąłbym się, czy inaczej może jaki mam pomysł na to, czy ja miałbym jakikolwiek pomysł na to, żeby ten sezon zakończył się sukcesami, to była końcówka poprzedniego tygodnia. Trener Rumak docenia 1,5-roczną pracę wykonaną przez Johna van den Broma. Duże słowa uznania dla trenera Johna. Za to przede wszystkim do historii klubu. Ćwierćfinał Ligi Konferencji to jest historia. Wpisał się w historię tego klubu. Fantastycznie prowadził ten zespół. Też przygotował do tej rundy. I to na pewno był dobry okres. Natomiast tak jak słusznie tutaj zauważyłeś, w ostatnim okresie te wyniki nie były takie, jakbyśmy sobie, czy kibice by sobie życzyli, zarząd by sobie życzył. Dlatego też została taka decyzja podjęta, takie jest życie szkoleniowca. Nowy stary trener analizował mecze Lecha w tym sezonie. Zna dobrze zawodników i ma plan na to, jak poprawić organizację gry, a co za tym idzie, wyniki Kolejorza. Trzeba spojrzeć na wykorzystanie potencjału tych chłopaków. Potencjał jest przeogromny i to jest zespół, który w dużej mierze zdobywał Mistrzostwo Polski. Ci piłkarze zdobyli Mistrzostwo Polski, ćwierćfinał Ligi Konferencji, grali fantastyczne mecze. Podziwiałem ich, będąc blisko zespołu i zawsze na trybunach, kiedy grali u siebie. I moim zadaniem jest wydobyć potencjał, szczególnie w organizacji gry, tak, żeby tak zorganizować grę, w takich momentach przejmować inicjatywę nad meczem, żeby tracić mniej bramek, zdecydowanie mniej bramek, bo kolej już nie może tyle tracić i wykorzystywać sytuacje, które mamy, czyli taka spójność zespołu, taktyczna organizacja, to dzisiaj chyba są główne wyzwania. W najbliższym czasie wzmocniony zostanie sztab szkoleniowy. Nowy trener spotka się z całym zespołem 8 stycznia, ale już od dzisiaj prowadzi z piłkarzami rozmowy telefoniczne.